rzucona w wir wojny, nie musiała walczyć. Dranie. Wiele dokonała. Była cenną agentką. Zamiast luksusów wybrała francuski ruch oporu. Nancy Wake była najbardziej poszukiwaną kobietą przez gestapo. To ja to zrobię. Ginęli ludzie, były łzy, ale walka okazała się jej żywiołem. Niebezpieczny czas na życie. Niebezpieczny czas na miłość. Teraz nie ma już dla niej odwrotu. Agentka Wake na celowniku gestapo. Nancy umiała porwać za sobą innych. Swoim entuzjazmem, energią, postawą. Pokazała mi bliznę po bagnecie. Niemiecki żołnierz rozerwał jej skórę od dłoni aż po łokieć. Zrozumiałem, że była kimś wyjątkowym. Zamach na króla Jugosławii, Aleksandra I, przybliżył widmo wojny. Nancy Wake była w centrum wydarzeń, setki kilometrów od rodzimej Nowej Zelandii. Tu Nancy Wake z Marsylii. Stała się najbardziej poszukiwaną przez gestapo kobietą zwaną Białą Myszką. Za jej głowę wyznaczono kilka milionów franków. W dniu zakończenia wojny była zaprawioną w piciu agentką, dowodzącą partyzantami bohaterką, odznaczoną przez rządy Wielkiej Brytanii, Francji i USA. Zanim to osiągnęła, pracowała jako reporterka. Oto ona. Piękność z Nowej Zelandii, która uczy się francuskiego i pracuje jako dziennikarka. Spaceruje po bulwarach, spędza czas w restauracjach i zacieśnia przyjaźnie z zauroczonymi nią kolegami po fachu. Francuzi zawsze wielbili piękne kobiety, takie jak ona. Pobiegłam do hotelu i spisałam to na gorąco. Ale ci się trafiło. Masz fart. Masz dar do pakowania się w kłopoty. Na jedno wychodzi. W wieku 16 lat ucieka z domu, żeby żyć po swojemu. Zostaje dziennikarką w Europie, uczy się języka obcego. Z pewnością jest bardzo samodzielną osobą. Przepraszam, chyba już panią gdzieś widziałem. W Marsylii, w hotelu du Louvre. Tam się zwykle zatrzymuję. Nie zapominam pięknych twarzy. Henri Fioca. Nancy Wake. Miło mi. Skąd pani pochodzi? Z Nowej Zelandii. Jest pani z dala od domu, Noni. Nancy. I tu jest mój dom. To mój numer telefonu, gdy będzie pani w Marsylii. Będę za tydzień. Ja też. Świetnie. Ale ja nie dzwonię do gentlemanów, panie Fioca. Oni dzwonią do mnie. To moja polityka zagraniczna. Au revoir, mademoiselle. Polityka zagraniczna. Mówiła, że jest lekkomyślna, ale to nieprawda. Według mnie była kobietą, która wie, czego chce i potrafi to dostać. Dzień dobry, ma pani gościa. Witaj, Nancy. Dziękuję. Skąd pan wiedział, że tu jestem? Zatrzymała się pani na tydzień. Potem wyjeżdżam do Wiednia i Berlina. Po co? Chyba pan wie, co się dzieje. Chcę mieć relację z pierwszej ręki i zobaczyć Firera. Dlaczego pani? Niech jedzie ktoś inny. Przepuścić taką okazję? Dlaczego miałabym? Mm.
Henri dobrze mi radził. Nawet jako dziennikarka mam tego dość. Wszystko w niej wrzało. Nazizm odcisnął trwałe piętno na jej życiu. Była zbulwersowana tym, co zobaczyła. Obiecała sobie, że jeśli trafi się okazja, nie będzie stać bezczynnie. W pewnym momencie wyjechała do Austrii i na własne oczy zobaczyła, jak traktowani są Żydzi. To stało się na wybrukowanej uliczce w Wiedniu. Jedyną winą katowanego mężczyzny było to, że jest Żydem. Bojówkarz okładał go pejczem. Krew w niej zawrzała. Dranie, zostawcie go! Żadnych zdjęć. Daj to, ty świnio. Wynocha stąd. Jesteś podły. Wynoś się, będziesz następna. To wtedy zdała sobie sprawę, jak brutalni są naziści. Dlatego ona razem z innymi musi coś z tym zrobić. Inwazja na Francję była dla jej mieszkańców bolesnym przebudzeniem, ponieważ przez cały okres międzywojenny utwierdzano ich w przekonaniu, że pokonają wrogów. I to łatwo. Chciała natychmiast działać, chociaż nie musiała. Jako żona majętnego przemysłowca z Francji była bezpieczna. U jego boku mogła spokojnie przeczekać wojnę. Nancy uwielbiała Henri'ego. Ale małżeństwo dało jej też wymierne korzyści, pozycję społeczną i koneksje wśród elit Marsylii. Cóż możesz zrobić? Nie chcą cię na pielęgniarkę. Próbowałaś, ale potrzebują ambulansów i kierowców. Masz w fabryce ciężarówki. Daj mi jedną. Pojadę na front belgijski. To drobny wydatek. Sporo mnie kosztujesz. Daj mi ciężarówkę. Nie umiesz prowadzić. Nauczę się. Idziemy. Wiem, że to trudne, ale nie możecie tu zostać. Szybko. Marszałek Pétain, bohater I wojny światowej, poszedł na układ z Hitlerem i orzekł, że mamy współpracować z Niemcami. Tylko jeden człowiek, generał de Gaulle, sprzeciwia się zawieszeniu broni. Ewakuuje się do Londynu, skąd 18 czerwca, dzień po przemówieniu Pétaina, wygłasza pamiętny apel. Wzywa do podtrzymania płomienia oporu. Wierzymy, że honor nakazuje wszystkim Francuzom walczyć dalej u boku aliantów. I będziemy walczyć z całą determinacją. Nawiązała bliską współpracę ze Szkotem Ianem Garrowem, który organizował ruch oporu w Marsylii. To proste. To głupota. Możemy wspierać de Gaulle w inny sposób. Mam pieniądze, samochody, fabryki. Wykorzystamy je. Ale ja chcę też dać coś od siebie. Już dałaś. Prowadziłaś ambulans. Przez chwilę. A ty walczyłeś w dwóch wojnach. To nie zawody. Już nie. Przepraszam, Garrow, co jeszcze? Gdy schowasz części radiostacji, musisz już tylko zachować zimną krew na punktach kontrolnych. W porządku. Wcale nie. Nie powinniście o to prosić. Ale poprosili. Nie zabronisz mi. Proszę cię, bądź rozsądna. To nierozsądne, że chcę walczyć o Francję? Proszę, zrobię to i tak, więc siedź cicho. Posłuchaj, co mówisz. Ruch oporu to nie miejsce dla bogatych, zepsutych i kapryśnych kobiet. Zgadza się. Dlatego mnie chcą. Jeśli ona tam pójdzie, jeśli pójdziesz tam z tym sprzętem ukrytym w podszewce, znajdą go.
Zapiorą cię i nigdy cię już nie zobaczę. Tego chcesz? Tak się nie stanie. Myślę, że dla Nancy ważny w tym wszystkim był dreszczyk emocji. Oczywiście chodziło jej o walkę w słusznej sprawie, ale myśl o tym, że wodzi za nos nazistów, była dla niej ekscytująca. Niemcy ustawiali na drogach punkty kontrolne. Stojący na straży uzbrojeni żołnierze szukali wrogów. A jak wygląda wróg? Jest podobny do nich. To mężczyzna z bronią. A tutaj mija ich piękna kobieta. Gdzie są ci faceci z bronią? Dlatego Nancy uważała, że jej seksapil, atrakcyjny wygląd, jest jej największą bronią. Ktoś, kto jak Nancy potrafił zmobilizować innych, zorganizować transport i siatkę ludzi, był niezastąpiony. Co więcej, Nancy należała do osób majętnych. Wszystkie te działania należało jakoś sfinansować. Pieniądze były niezbędne dla ruchu oporu. Nie bała się, że ją złapią. I to było niezwykłe. Nie czuła strachu przed gestapo, policją, ani przed innymi, którzy ją ścigali. Wierzyła, że ich przechytrzy. Przemycane paczki i części radiostacji wykorzystywano przy organizowaniu żołnierzom i więźniom ucieczki z Francji. Każdy człowiek wywieziony w bezpieczne miejsce był hitlerowcom solą w oku. Cóż za radość. Szlaki przerzutowe pierwotnie wiodły przez północną Francję, Belgię i częściowo Holandię. Tymczasem wielu brytyjskich żołnierzy zostawionych na terytorium wroga potrzebowało pomocy. Gdy zaczęły się naloty na Niemcy, piloci nieraz musieli lądować w okupowanej Europie. Miejscowa ludność starała się ich ewakuować w bezpieczne miejsce. Nancy pomagała przy jednym z najlepszych i najskuteczniejszych szlaków przerzutowych. Zorganizował go niejaki Pat O'Leary. Przerzucał ludzi do Hiszpanii przez Morze Śródziemne lub przez Pireneje. To ubrania dla was, a tu są paszporty. Wymagało to wiele zachodu. Ktoś przenosił rzeczy z jednego bezpiecznego miejsca w inne, a potem przekazywał osobie, która zanosiła je do przewodnika. Nancy była kurierem. Uwijała się jak mrówka na szlaku przerzutowym zorganizowanym przez Pata. To na pamiątkę. Trzymaj się. Powodzenia. Wszędzie roiło się od niemieckich konfidentów. Powodzenia, Nancy. Ale ona chciała działać najwięcej jak się da. Znając jej charakter, nie mam wątpliwości, że dawała z siebie wszystko i prosiła Pata o kolejne zadania. Potrafiła właściwie ocenić sytuację i ludzi, a także ich stosunek do siebie. Umiała też rozegrać sprawę na swoją korzyść. Miała intuicję. Któregoś razu Garrow przyprowadził do niej człowieka, który przedstawił się jako Paul Cole. Hello, Garrow. Witaj, Garrow. Dzień dobry, pani Fiocca. Przepraszam, że bez uprzedzenia. Chciałbym przedstawić... Nieważne, kto to. Nie jest tu mile widziany. Słucham? Słyszałeś. Proszę wyjść. Natychmiast. Dlaczego? Prosiłam grzecznie. Mam pana wyrzucić siłą? W porządku. Wychodzę, stuknięta suka. Po co mnie tu przyprowadziłeś? Nie wracaj. Jeśli Nancy kogoś nie lubiła, od razu dawała to do zrozumienia. Miała wewnętrzny radar. Jeśli przychodził do niej ktoś, kto mógł być kolaborantem lub informatorem, szybko potrafiła go rozszyfrować.
Walczył w piechocie pod Dunkierką? Cole był tchórzem, złodziejem i konfidentem gestapo. Wydał Garrowa i 50 innych. Ale o mnie nie wspomniał. Uważał mnie za zepsutą, durną babę. Zapomniał o mnie. Myślę, że epizod z Colem był dla niej ważną lekcją. Utwierdził ją w przekonaniu, że instynkt jej nie zawodzi i powinna się nim kierować. Widział pan tu kogoś podejrzanego? Nie. Niemcy nadali jej kryptonim. Wiedzieli, że w ruchu oporu działa pewna piękna kobieta. Za każdym razem, gdy próbowali ją osaczyć, udawało jej się wymknąć. Nazwali ją Białą Myszką. Było jasne, że prędzej czy później ją namierzą, ponieważ coraz więcej wiedzieli o jej działalności. Grunt usuwał się jej spod nóg. Odezwał się mój instynkt ostrzegawczy. Pewnego dnia przyjaciel, właściciel kafejki na rogu, szepnął, że ktoś mnie rano śledził. Musisz uciekać. Szlakiem przerzutowym przedostań się do Anglii. A ty? Poradzę sobie. Dołączę do ciebie później. Kiedy? Gdy załatwię tu sprawę. Muszę zadbać o ojca, pracowników, ich rodziny. To trudne czasy. Mam zobowiązania. Rozumiesz mnie? Oczywiście. Wiem, kogo poślubiłam. Nie chcę uciekać, czuję się jak tchórz. To taktyczny odwrót. Mądra, biała myszka tak postępuje. Nie mogę uwierzyć, że Niemcy dali mi kryptonim. Masz kryptonim i kartotekę. Jesteś na ich liście ściganych. Wystarczy, Noni. Weź to. 5 funtów na szczęście. Pod warunkiem, że wydam je na ciebie. Gdy dotrzesz do Londynu, daj znać. Przyjadę najszybciej, jak się da. Zawsze mówiła mi wprost, że miłością jej życia był jej pierwszy mąż, Henri Fioca. Bardzo przeżywała, że musi go zostawić w takiej sytuacji. Chciała być przy nim. Chciała być panią Fioca. Powiedziała, że ma złamane serce. Martwiła się, co będzie, gdy ona zniknie. Ale ich wspólny wyjazd na pewno wzbudziłby podejrzenia. Udanych zakupów. Kup coś ładnego. Nie omieszkam. Wiem, że nie będziesz mi wierny, gdy wyjadę i nic na to nie poradzę. Nie będę pytać, ale ty obiecaj, że zrobisz to samo. Czemu to mówisz? Chcesz wzbudzić we mnie zazdrość? Jest wojna. Nie wiemy, co się zdarzy. Kocham cię. Pa, kochanie. Do zobaczenia. Dzień dobry. Zostawiła Henri'ego w trudnym położeniu. Zgodził się zostać i ją kryć. Wiedziała, że wyczerpał się jej limit szczęścia i musi uciekać. Co dziwne, chociaż pomogła przerzucić wielu ludzi przez Pireneje do Anglii, dla niej samej okazało się to niemożliwe. Wsiadłam do pociągu w kierunku Pirenejów. Przez całą drogę na stację czujnie rozglądałam się na boki. Napisałam list do Henri'ego, udając, że go rzucam. Miałam nadzieję, że gestapo to przeczyta. Milicja jest w pociągu, wszystkich sprawdza. Stój!
Dokąd się tak śpieszysz? Wyróżniała się niebywałą odwagą. Ludzie czują strach, ponieważ za dużo myślą o konsekwencjach. Nancy w krytycznych chwilach nigdy tego nie robiła. Gdy znalazła się w więzieniu, była o krok od przegrania swojej wojny z Niemcami. Najbardziej poszukiwana kobieta w Europie wpadła w łapy wroga. Gdy spytali, co robiłam w pociągu, powiedziałam, że po kłótni uciekłam od męża. Stwierdzili, że kłamie, że mam fałszywy dowód, że jestem prostytutką z Lourdes, która podłożyła bombę. Przesłuchiwali mnie 4 dni, ale nie weryfikowali moich zeznań. Nic ze mnie nie wyciągnęli. Na szczęście milicja francuska nie miała pojęcia, że w celi B trzyma białą myszkę. Nancy nie powiedziała im, kim jest. Trzymała język za zębami. Bała się jednak, że sami się dowiedzą i stanie przed plutonem egzekucyjnym. Któregoś dnia podniosła wzrok i zobaczyła znajomą twarz. To był Patrick O'Leary. Co tu robisz? Ratuję cię. Jestem tu komendantem. Udawaj moją kochankę. Kochanie, to ty. Straciłam już nadzieję. Musiałem być dyskretny, stąd ta zwłoka. Jej mąż jest przyjacielem premiera Lavala, szefa milicji francuskiej. Poproszę jej rzeczy. Francuzi mogli nagiąć zasady jedynie dla mężczyzny, który przyszedł po kochankę. Rozumiem to i nie komentuję. Grundże O'Leary wyciągnął ją z więzienia. Wszystko jest. Dokumenty, pieniądze, biżuteria. Inaczej Laval dałby im popalić. Ryzykowałeś. Dla białej myszki warto. Henri powiedział, że stałaś się sławna. Gratuluję. On wie, że cię złapali? Nie. Żołnierze, wiejmy. Stać. Zgubiłam torebkę. Straciłam dokumenty, pieniądze, biżuterię od Henri'ego. Mieliśmy pecha. Nie. Gestapo znów wiedziało, że będziemy w pociągu. To nie przypadek. Ależ tak. Masz kapusia. To ktoś z bliskiego grona. Czuję to, jak cholera. Miałam rację. To był konfident Gestapo Le Neve. Bydlak donosił na wszystkich. O'Leary został aresztowany. Le Neve wydał też wielu innych. W trakcie tułaczki w pewnym momencie znalazła się niecałe 100 metrów od swojego domu w Marsylii. Bardzo chciała zobaczyć męża, powiedzieć mu, że żyje, że jest silna. Czuła jednak, że to zbyt niebezpieczne dla nich obojga. To ją powstrzymało. Nigdy już nie spotkała się z Henri'em. Setki ludzi uciekło do Hiszpanii szlakiem Pata, ale musiała dopisać pogoda i szczęście. 3 miesiące czekałam na swoją szansę. 3 długie miesiące od rozstania z Henri'em. I ten staruch mi nie przeszkodzi. Powiedziałam mu, że go zawlokę za jaja, jeśli trzeba.
Na początku lat 40. z perspektywy Londynu prawie cała Europa po drugiej stronie kanału była okupowana przez Niemców. Ale można było dostrzec jasne punkciki, małe ośrodki oporu, które się rozrastały. Wiedziano o nich, choć niewiele. Z inicjatywy Churchilla powstała agencja rządowa o nazwie Kierownictwo Operacji Specjalnych. Idea was to set up an organizing body which was subsequently became known as the Special Operations Executive. He wanted these people to Churchill chciał, żeby jej agenci postawili Europę w ogniu, dosłownie. Chodziło o sabotaż, wysadzanie torów i fabryk zaopatrujących niemiecką armię, sparaliżowanie Niemcom życia w okupowanej Francji. Po przybyciu do Londynu, Nancy dowiaduje się o kierownictwie operacji specjalnych. Od razu tam idzie. Kto tam? Nancy Wake. Proszę wejść. Szkolono ją przez wiele miesięcy. Została agentką specjalną, prekursorką Jamesa Bonda. Szkoleniowcy zamęczali nas, każąc się wspinać i schodzić. Było tylko kilka kobiet, w większości Francuzek. Manewry dzienne i nocne. Chodziliśmy zabłoceni, brudni, zmęczeni. To był trening kondycyjny. Niektórzy szybko odpadli, nie wytrzymali fizycznie lub psychicznie. Nie nadawali się. Kolejne szkolenie nosiło złowrogą nazwę Ciche zabijanie. Uczono ich, jak w szybki sposób zabić człowieka, podrzynając mu gardło lub wbijając nóż w plecy. W ten oto sposób została agentką, jedną z najlepszych. Miała dziennikarską smykałkę, pracowała wcześniej w tym zawodzie, zawsze umiała zwieść przeciwnika. Teraz miała to robić zawodowo. To fragment raportu o niej. Pociąga ją przygoda i ryzyko, czasem postępuje nieco lekkomyślnie i nieodpowiedzialnie, ale jest lojalna i godna zaufania. Odznacza się dużym poczuciem humoru, uporem i determinacją. Ma niespożytą energię. Wiedziała, że o każdym z nich są pisane raporty. Razem z koleżanką zakradły się do pokoju dowódcy i znalazły, co trzeba. Raport był pozytywny. Nancy wspomniała o tym dowódcy. Spytał, skąd to wie. Przyznała się do włamania. Był pod wrażeniem. Potem był kurs spadochronowy. Latarkami mieliśmy wskazywać strefy zrzutu. W trakcie szkolenia zdała sobie sprawę, że pojawił się problem. Musi zeskoczyć na spadochronie do okupowanej Francji. Co robić? Wsiada do samolotu, wypija kawę, zjada kanapki i mówi do Amerykanina, który siedzi za nią. Kiedy przyjdzie pora, nie dam rady wyskoczyć. Musisz mnie wypchnąć. W podłodze samolotu był specjalny otwór. Patrzy w niego i myśli, nie wiem, czy mi się to uda. I już jest w powietrzu, leci w dół. Cholera. Anglia zesłała nam piękny kwiatuszek. Skończ pleść farmazony i mnie uwolnij. Madame André? Henri Tardivar, do usług. Łapy przy sobie. Is
Radio telegrafista już jest? Denny Rake, Denden? Nie widzieliśmy go. Prowadź do Gasparda. Wciąż tu dowodzi? Tak, ale nie idziemy do niego. Przyjdzie, gdy będzie gotowy. On tu rządzi. Ach, tak. Była chodzącym wulkanem złości. Czasem to się przeradzało w wielki wybuch. Ale była przy tym bardzo zmysłowa i często sprośna. Gdy miała ustalić swój kod do przekazywania informacji przez radio, wybrała frywolny wierszyk, który brzmiał tak. Stała w blasku księżyca, w koszuli prześwitującej, blask padał na jej cycek, o Jezu Wszechmogący. Cała Nancy. Absolutely typical Nancy. Nie, to człowiek Gasparda. Gaspar już jest. Czemu do diabła mi nie powiedział? W końcu poznam wielkiego wodza. Nie będę się śpieszyć. Nie ma radia? Nie. Cholera. Gaspar? Wiesz, po co tu jestem? Żeby nas wyzwolić od Niemców. Ty. Kobieta. Dam ci tyle broni, ile chcesz. Jak? Ze zrzutów z Londynu. Bez radiostacji. Radiotelegrafista się zjawi. Denden? Tak. Gdzie on jest? Nie wiem, ale się zjawi. Jesteś bezużyteczna. Radziliśmy sobie bez ciebie. I niech tak zostanie. Nie wystarczyło powiedzieć, jestem Nancy Wake z kierownictwa operacji specjalnych. Potrzebowała radiotelegrafisty, żeby połączyć się z Londynem i ustalić zrzuty. Znam wielu aroganckich Francuzów, ale Gaspar bije ich na głowę. Czego się spodziewać po angielce? Słyszałeś? Dranie gadają o mnie. Ma plik banknotów w torbie. Trzeba je zabrać. Zgłaszasz się? Zrobię to. Uwiodę ją, zabiję i zgarnę forsę. Wpierw skręcę mu kark. Marcel. Wyglądasz na zmartwioną. Bo jestem. Nie przejmuj się Gaspardem. Nie umie rozmawiać z kobietami. Za to ty umiesz. Widzę, że możesz nam pomóc. Pogadajmy. W ustronnym miejscu. U mnie? Dobrze. Chciałbyś zaciągnąć mnie do łóżka? Byłbym zaszczycony. A potem zabić i ukraść forsę? Taki masz plan? Słuchaj, koleś, tylko spróbuj. Zostaw. Nie warto. Przepraszam za spóźnienie. Potrzebna radiostacja? Stęskniłam się. Jej radiotelegrafista przyznawał otwarcie, że jest gejem, co było dość nietypowe jak na Londyn w latach 40. Nazywał się Dennis Rake, dla niej Denden. Nie przejmowała się i mówiła wprost: wiem, że to pedzio, ale jest moim przyjacielem i go kocham. Jak nowe czasy, było to postępowe. Kiedy może być zrzut? Dziś w nocy. Świetnie. Przekażesz wiadomość dla ruchu oporu w Marsylii? Tego nie było w planach. Wiem, ale... Zostaniesz najlepiej uzbrojonym przywódcą Maki w całej Francji. A Gaspar? Kto? On mi się podoba. Jest twój czy mój? Myśl o zadaniu. Cały czas to robię. Wielu chciałoby dowodzić 7000 partyzantów, ale tylko ona mogła nawiązać łączność i zorganizować zrzuty. Nancy cieszyła się, że tam jest, ale partyzanci uważali, że do nich nie pasuje.
Dlaczego Nancy często przynosiła butelkę whisky i zaczynali libację? Mówiła do dowódcy: pijemy, wygrywa ten, kto do świtu utrzyma się na nogach. Spotkałem wielu tęgich pijaków, sam kiedyś miałem mocną głowę, ale nie widziałem, żeby ktoś wytrąbił tyle co Nancy i nawet się nie zataczał. Dobrze się bawiła. Pamiętam, że spytałem ją, czy będąc w Londynie chciała szybko wrócić do Francji ze względu na męża. Odpowiedziała: nie, z innego powodu. Spytałem, z jakiego, a ona: wylądowałam sama wśród 7000 partyzantów. Rusz głową, Roger. Mrugnęła porozumiewawczo. Lubiła ich towarzystwo. Powiedziałem kiedyś do niej: podoba ci się Henri Tardival? Gra w rugby, jest Francuzem, noce są zimne i samotne. Czy kiedyś z którymś... Odpowiedziała: gdybym wzięła któregoś do łóżka, musiałabym się przespać ze wszystkimi. W lesie nie miała kochanków. Odsuń się. Leneve, znasz go? Wydał pata i połowę Marsylii. Nienawidzę drania bardziej niż ty. Czemu mnie powstrzymałaś? Dostanie za swoje. Chcesz być jak naziści? Myśleć i postępować jak oni? Za to walczymy? Nie. Zakończmy cierpienia tego kutasa. Jak nie chcesz, ja to zrobię. Po lądowaniu aliantów w Normandii w 1944 dowódca operacji generał Eisenhower podziękował kierownictwu operacji specjalnych. Inwazja w Normandii nie byłaby możliwa bez pomocy członków francuskiego ruchu oporu. Wielu z nich przeszkolili i uzbroili agenci SOE. Nancy przejmuje ster i rusza do akcji. Ma ludzi, pieniądze, broń i amunicję. Oto zadanie: rozpracować trasę przejazdu niemieckich dywizji. Gdy pociąg minie nasyp i dotrze do przełęczy, ognie. Prowadzi ludzi do walki, starając się wykurzyć Niemców z okupowanych terenów. Bez chwili wytchnienia niszczyliśmy wszystko, co się da. Wysadzaliśmy mosty, tory kolejowe, przejazdy, dzień i noc. Co w odwecie robili naziści? Palili domy, wieszali i rozstrzeliwali niewinnych ludzi, nie mogąc dorwać tych, których chcieli. Nas, partyzantów. Mieszkałem w Brive-la-Gaillarde, niedaleko Toulé. Działał tam ruch oporu. Niemcy przyjeżdżali do miasta i pytali: chcecie do nas postrzelać? Dawać 100 mężczyzn. I wieszali ich na 100 latarniach. Wszystkich. Ktoś jeszcze chce postrzelać? Zgłaszało się do nas coraz więcej ochotników. Gaspar miał już 5000 ludzi, którzy obozowali na Płaskowyżu. Łatwy cel. Ale nawet gdy w naszym kierunku wyruszyło 15000 niemieckich żołnierzy, był zbyt uparty, żeby słuchać ostrzeżeń. Ci ludzie chcą walczyć z Niemcami. Niemcy mają działa szturmowe, tysiące uzbrojonych pojazdów, 10 samolotów. A ty? Nie podkulimy ogona jak Brytyjczycy. Będziemy walczyć do końca. Mają przewagę liczebną. Nie wygracie. Twoi ludzie zginą. To odejdź, zostaw nas. Tu są trasy ucieczki. Gdy wróci ci rozum, wykorzystaj je.
Daleko nie uciekłam. Wiedziałam, że się nie przebiję, odgrywając seksowną gospodynię i odsłaniając kawałek ciała. Nie tym razem. Nie przejadę samochodem, gdy Niemcy przypuścili zmasowany atak. Witam panią. Dziękuję, Gaspar. W samą porę. Przepraszam. Musiałem to zrobić. Otoczyli nas. Zrobić co? Sytuacja była beznadziejna. Radiooperator sądził, że to już koniec. Musiał zniszczyć radiostację i kody. I zrobił to. W ostatniej chwili udało im się uciec. Nic nam nie jest. Przeżyliśmy. Ale choć wyszli cało z opresji, nie mieli radiostacji, byli bezsilni. Jak Samson bez włosów, czy John Wayne bez rewolweru. Nie mogli walczyć. Nancy wiedziała, że potrzebują radiostacji i to szybko. W Chateauroux mają radiostację. To 400 kilometrów w obie strony. Pełno posterunków, nie przebijemy się. Spróbuję. Na rowerze. Bez wsparcia? Bez dokumentów? Przejadę przez posterunki, mam wprawę. Nie ma wyjścia. Bez radiostacji nie będzie kontaktu z Londynem ani broni. Nie da się zorganizować akcji. Staniemy się bandą Francuzów biegających po lesie. To prawda. To jest jasna cholera. Pojadę na rowerze. Mały problem. Nie mamy roweru. Znasz stary francuski dowcip? Jaki jest cygański przepis na rosół? Wpierw ukradnij kurczaka. W trakcie tej rowerowej eskapady nie zastanawiała się, jak minie posterunki. Zdecydowała, że oceni sytuację na miejscu. Urokiem osobistym albo kłamstwem utoruje sobie drogę. To był cały jej plan. Ledwo umiałam jeździć i po 40 kilometrach byłam wykończona. Jeszcze kawałek. Serce zamierało mi na każdym punkcie kontrolnym. Ale robiłam słodkie miny do strażników, marząc, żeby pourywać im łby. Wiadomość do Londynu wysłana. Jak nie dadzą radiostacji, będziemy udupieni. I znów na cholerny rower. Byłam ledwo żywa, ale miałam do zrobienia 200 kilometrów. Nogi na pedały, jeszcze kawałek. Była tak wyczerpana, że bała się zatrzymać. Siusiała, nie schodząc z roweru. Musiała dotrzeć na miejsce. Powiedziała mi, że z niczego nie jest tak dumna jak z tej wyprawy. To był jej największy wyczyn. Ale się urządziłaś. Kiedy spotykasz kogoś, kto tyle osiągnął, czujesz respekt. Tym większy, że moje pokolenie ma wobec Nancy Wake wielki dług wdzięczności. Była niezwykłą kobietą. Mieliśmy krótki romans, ale doszliśmy do wniosku, że w tym związku to ona nosi spodnie.
Przesyłka z Londynu. Twoja zasługa. Zgadnij, co jeszcze? Tardy planuje atak. Na co? Na siedzibę Gestapo w Molisą. Wielki skok. To był mój pomysł. Czego się spodziewałem? Akcję zaplanowaliśmy w czasie, gdy te zbiry popijały przed lunchem. Miałam wejść tylnymi drzwiami. Czy przejęłam się, że zabijam ich z zimną krwią? Ani trochę. Pamiętałam Żydów katowanych w Wiedniu, ciężarną kobietę przebitą bagnetem na oczach płaczącego dziecka, przyjaciela z ruchu oporu z odrąbaną głową. Dla mnie dobry Niemiec to martwy Niemiec. Świetnie się spisała w czasie wojny. To były jej najlepsze lata. Gdy nastał pokój w 45, nagle wszystko się skończyło. Dla Nancy oznaczało to diametralną zmianę w życiu. Dla niej było już po zabawie. Uwielbiała brawurowe akcje, potyczki z bronią. I nagle walka się skończyła. I trzeba wrócić do zwykłego życia. Paryż był wolny, ale na południu walki trwały aż do wyzwolenia Vichy. Przyjechała z pierwszymi oddziałami, które wyzwoliły miasto. Pogonili Niemców, wywiesili trójkolorową flagę. Śpiewano Marsyliankę, świętowano na ulicach. Vichy jest wolne, Francja też. Nagle Nancy dostrzegła znajomą z Marsylii. Świetnie cię widzieć. Ciebie też, pięknie wyglądasz. Wracasz do Marsylii? Jadę tam dziś po południu. Po co? Do Henri'ego. Myślałam, że wiesz. Miała nadzieję, że uciekł i gdzieś się ukrył. W najgorszym razie, że trafił do więzienia. Uważała, że zostając, postąpił odważnie. Wykazał się heroizmem. Henri Fioca? Przyszli do mnie do domu. Kto? Gestapo. Powiedzieli, że wiedzą, kim jest twoja żona. Że jest poszukiwaną białą myszką. Obiecali, że pozwolą cię zabrać do szpitala. Musisz tylko potwierdzić, kim jest Nancy. Powiedz im, co zrobiła i gdzie może być. Naziści będą się smażyć w piekle. Nie jest tego warta. Nie jest warta życia mojego syna. Nigdy tak nie mów. Był wielkoduszny i niezwykle dobry. Dawał mi wszystko, o co prosiłam. Był najukochańszym człowiekiem. Ognia. To się stało o świcie 16 października 1943 roku. Po przebudzeniu powtarzałam sobie, że to tylko sen, zły sen. Jak miałam dalej żyć? Chyba do końca życia obwiniała się za to, co się z nim stało. Przyszło jej drogo zapłacić za to, że uciekła z Francji i została agentką specjalną. Dzień dobry. Wiesz, co się z nim stało? Trochę. Opowiedz.
Zaczęło się od tego zdrajcy, przed którym nas pani ostrzegała. Leneve? O'Leary gnił w więzieniu. Chciał przekazać gryps swoim ludziom w Marsylii. Zaufał więźniowi, którego chcieli wypuścić. Dał mu zaszyfrowaną wiadomość dla Henri'ego. Więzień okazał się konfidentem Gestapo. Kiedy spytałem Nancy, jak sobie radzi ze śmiercią męża, spojrzała na mnie pustym wzrokiem i powiedziała: kochałam go. Nazywał się Henri Fioca i był cudownym człowiekiem. Jego zdjęcie wisiało na ścianie przy jej łóżku. Jej drugiego męża już nie. Henri Fioca był miłością jej życia. Nancy wróciła do Londynu i podjęła pracę w Ministerstwie Lotnictwa. Otrzymała amerykański medal wolności, brytyjski medal Jerzego, order Australii i nowozelandzką złotą odznakę. Dwukrotnie odznaczana Legią Honorową oraz medalem Ruchu Oporu i Krzyżem Wojennym. Zmarła w wieku 98 lat w 2011 roku. Jej prochy rozsypano niedaleko Mont-Lison. Wersja polska, platforma NC+. Tekst Edyta Czerwonka. Czytał Maciej Orłowski.